Cześć, przychodzę dzisiaj do Was z ulubieńcami miesiąca. Miesiąc minął bardzo szybko, jak wszystkie poprzednie. Nie mam dużo produktów, chciałabym Wam pokazać po prostu takie perełki, które sprawdziły się u mnie i które są godne zwrócenia właśnie uwagi. Pierwszym produktem, który Wam serdecznie polecę, będą to maseczki z Perfekty. Tutaj mam akurat przykładową maseczkę Express Mask Mezo nawilżenie, maseczka ampułka hialuronowa z sokiem aloesowym, multikwasem hialuronowym do każdego rodzaju cery. Bardzo fajnie nawilża buzię, dobrze się wchłania, rozświetla ją delikatnie, nie zapycha. Ogółem wszystkie te maseczki z Perfekty używałam też dwóch innych. Bardzo fajnie się sprawdzały, nakładałam grubą warstwę kładąc się właśnie spać. Po większym wchłonięciu wmasowywałam sobie w skórę twarzy, zostawiałam właśnie na noc, wstawałam rano i resztę właśnie zmywałam sobie wodą. No w sumie codziennie rano tak pielęgnuję swoją twarz, więc ten nadmiar maseczki zmywałam, aby twarz przez cały dzień była oczyszczona, nawilżona i naprawdę fajnie odżywiają skórę twarzy, nawilżają, wygładzają. Bardzo fajnie się sprawdzają, nie kosztują dużo, a są naprawdę godne zwrócenia uwagi. Kolejnym produktem, który fajnie się sprawdził u mnie w tym miesiącu, będzie to żel do mycia twarzy i demakijażu oczu z Isany. Jest to taki właśnie żel w różowej tubie. Tutaj mamy 150 ml. Fajnie myje buzię, nawilża ją, oczyszcza z resztek makijażu. Dodatkowo bardzo ładnie pachnie, pieni się. Jest na pewno bardzo wydajny, bo nawet malutka kropla wystarczy tego, aby umyć całą buzię. Tak jak mówię, fajnie sobie radzi właśnie z oczyszczaniem twarzy, nawilża buzię. Nie jest to produkt, który zapycha, wysusza, nie ma uczucia takiego ściągnięcia. Wręcz przeciwnie, buzia jest taka odżywiona, nawilżona. Fajnie się sprawdza, więc warto zwrócić na niego uwagę. Kolejny produkt, który sprawdził się u mnie w tym miesiącu. Będą to nawilżane takie chusteczki do demakijażu z Garniera. Tutaj jest 25 łagodnych chusteczek z włóknami jedwabiu. Demakijaż, oczyszczenie, ukojenie w jednym geście. Produkt hipoalergiczny do skóry wrażliwej. Chusteczki są bardzo dobrze nawilżone, fajnie czyszczą buzię z produktów makijażowych. Fajnie oczyszczają twarz, nawilżają przy okazji, buzia nie jest ściągnięta. Dobrze też usuwają makijaż oczu, jednak wtedy nad oczami, jeżeli chcemy tą chusteczką je zmyć, to musimy troszeczkę dłużej nad nimi posiedzieć, poszorować niestety te powieki, ale chusteczki nie uczulają, właśnie są hipoalergiczne, oczy od nich nie pieką, buzia nie piecze. Fajnie oczyszczają, jedna chusteczka nawet jest w stanie zmyć cały makijaż z buzi, więc naprawdę mogę Wam serdecznie polecić. Nie kosztują dużo, a fajnie się sprawdzą na pewno gdzieś w drodze. Można je spakować właśnie do walizki, do torebki. Fajny produkt za małe pieniążki. Kolejnym produktem, ulubieńcem, do którego powróciłam w tym miesiącu, będą to perfumy Celine Dion Belong. Bardzo je lubię, są bardzo świeże, eleganckie, kobiece, wpadają w delikatne nuty słodkie, jednak nie są one duszące, właśnie są bardzo takie świeże, eleganckie i długo, bardzo długo utrzymują się na ciele, na ubraniach. Naprawdę zapach nie jest duszący, jest taki, powiedziałabym, dość świeży. Myślę, że przypadnie do gustu naprawdę wielu, wielu z Was. Są to takie dość uniwersalne perfumy i jest to oczywiście woda perfumowana, nie toaletowa. Pamiętajcie, że perfumowana jest zawsze mocniejsza, na to też warto zwracać uwagę. Ja przez wiele lat myślałam, że to toaletowa jest lepsza, bo przeważnie toaletowa jest droższa, ale nie, to perfumowane wody zawsze są lepsze, bardziej trwałe, dlatego myślę, że możecie się pokusić o powąchanie, jeżeli będziecie gdzieś w drogerii. Ostatnim, lecz największym ulubieńcem w tym miesiącu będą to lakiery hybrydowe. Jakiś czas temu stwierdziłam, że może warto w końcu się na to pokusić, ponieważ nigdy nie miałam problemu ze swoimi paznokciami, były one twarde,
długie, nie rozdwajały się, nie kruszyły, nie pękały. Jednak ostatnio właśnie w tym miesiącu, tak od 2 miesięcy, działy mi się z tymi paznokciami naprawdę różne rzeczy. Pękały, łamały się przy samej skórze, co niestety bardzo mocno bolało. Nie byłam w stanie zapuścić tych paznokci, cały czas musiałam je piłować na krótko. I stwierdziłam, że to chyba najodpowiedniejszy czas, abym skusiła się w końcu na ten zestaw lakierów hybrydowych. I teraz w sumie jak kupiłam, tak jestem bardzo z nich zadowolona, na 2 tygodnie mam spokój. Jak pomaluję, tak na studiach, w pracy, wszędzie te paznokcie bardzo dobrze wyglądają, nic nie odpryskuje, nie rozdwajają się paznokcie. Paznokcie bardzo szybko rosną, są naprawdę zadbane, ładnie wyglądają. Naprawdę cieszę się, że skusiłam się na ten zestaw. Ja akurat używam właśnie tych lakierów z semilaka. I tyle, bardzo Wam polecam wypróbować. W ogóle wszędzie na YouTubie jest teraz głośno o tych lakierach, bo naprawdę jest o czym mówić. Naprawdę są super, fajnie się sprawdzają, fajnie te paznokcie się prezentują, są zadbane, długie, więc czego chcieć więcej. To w tyle w moich ulubieńcach, nie było tego dużo, są tu takie właśnie małe perełki, o których warto wspomnieć, na które warto zwrócić uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, trzymajcie się ciepło, pa pa!